Rozwiąż równanie. Mamy do rozwiązania równanie wielomianowe postaci x do potęgi czwartej plus 25x do potęgi drugiej. To jest równe minus 10x do potęgi trzeciej. Aby rozwiązać równanie wielomianowe, wszystkie czynniki muszą znaleźć się po jednej stronie, więc proponuję, żeby przenieść to, co jest po prawej stronie, na lewą stronę. Czyli dostaniemy x do potęgi czwartej plus 25x do potęgi drugiej. Teraz to tutaj było ze znakiem minus, więc po przeniesieniu na lewą stronę będzie ze znakiem plus. I po prawej stronie nie mamy już nic, czyli zostało nam 0. Teraz należy poukładać te czynniki od najwyższej potęgi do najniższej. Czyli najpierw mamy w najwyższej potędze x do potęgi czwartej, później mamy plus 10x do potęgi trzeciej, i na końcu plus 25x do potęgi drugiej. I to ma się równać 0. Zastanówmy się, czy możemy wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias. Musi to być czynnik, który znajduje się we wszystkich tych trzech wyrażeniach. Tu mamy x do drugiej, tu jest x do trzeciej, tu jest x do potęgi drugiej. Przepraszam, tu był x do czwartej. Czyli czynnik, który możemy wyciągnąć przed nawias, to jest x do potęgi drugiej. I teraz jaka liczba razy x do drugiej daje nam x do czwartej? Oczywiście będzie to x do drugiej. Tu mamy znak plus, więc możemy również pisać plus. Jaka liczba pomnożona przez x do drugiej da 10x do trzeciej? Będzie to 10x-ów. Sprawdźmy. 1 razy 10 daje 10, x do drugiej razy x do pierwszej daje x do trzeciej. I teraz tu jest znowu plus, możemy wpisać w nawias. Jaka liczba pomnożona przez x do drugiej daje 25x do drugiej? Oczywiście będzie to 25. I to ma się równać 0. W ten sposób otrzymaliśmy iloczyn dwóch liczb. To jest nasza pierwsza liczba i to, co jest w nawiasie, to jest nasza druga liczba. Zastanówmy się, kiedy iloczyn dwóch liczb daje 0. Oczywiście wtedy, kiedy przynajmniej jedna z nich jest zerem. Czyli albo x do kwadratu będzie zerem, albo całe wyrażenie w nawiasie przyjmie wartość 0. Aby rozwiązać pierwsze równanie, wystarczy zastanowić się, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 0. Będzie to oczywiście 0. Natomiast tutaj dostrzegamy wzór skróconego mnożenia. Mamy tutaj wzór postaci a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli to jest nasze a kwadrat, to jest nasze b kwadrat, a to jest nasze 2ab. I zamienimy to na postać a, uwaga, plus b do kwadratu. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tutaj jest ten wzór skróconego mnożenia. Skoro a do kwadratu to jest x kwadrat, to samo a, to u nas jest x. Skoro b do kwadratu to jest 25, to samo b, to jest 5. I sprawdźmy, czy rzeczywiście 2ab to jest 10x-ów. No to mamy 2 razy nasze a to był x, nasze b to jest 5, czyli z tego rzeczywiście dostajemy 10x. Czyli jest to ten sam wzór skróconego mnożenia, więc możemy teraz zapisać go w postaci a plus b do kwadratu, czyli u nas będzie to x plus 5 do kwadratu, i to ma wynosić 0. I teraz znowu możemy się zastanowić, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 0. Oczywiście ta liczba musi być zerem, czyli x plus 5 musi wynosić 0. Stąd mamy, że x wynosi minus 5. Więc nasze równanie wielomianowe ma dwa rozwiązania. X równy 0 i x równy minus 5. Możemy jeszcze zapisać, że x należy do zbioru składającego się z minus piątki i z zera.